Witam. Zobaczcie, mamy wschód słońca, szron na kukurydzy. I tak się kosi kukurydzę. Zobaczcie, jaka zieleniutka jeszcze. Ale trzeba skosić, bo musi być posiane zboże. Ponieważ jak tu dopada, to już tu nie wjedzie do wiosny. Ciekawe, jaka będzie wilgotność. Jak będzie poniżej 25, to jest dobrze. Jak będzie 30, to na pryzmie się podgrzeje. Też będzie dobrze. Nie ma co liczyć, patrzeć, tylko trzeba kosić. Tu lecimy. Taki mamy kawałek, 60 hektarów w jednym kawałku. Na spokojnie. Przez 3 dni obębnimy. Tu jest usługa. Tak zwana usługa ekonomiczna, no profit, barterowa. Stawka ładnie robi, na razie, bez zastrzeżeń, chociaż takie niuanse mam do niej. Wszystkie, no tutaj inżynierowie też się nie popisali, bo tu na tej elemencie stałym powinna być ta ściana, ale już dzwoniłem do nich, mają dorobić i zamontujemy na tym elemencie stałym, żeby tu nam nie leciało na gardziel dziadostwo. No i zobaczcie. Wydajemy średnio na poziomie, tak nam pokazuje, wilgotnościomierz to, nie wiem, już 5 razy kalibrowałem, ale tylko 1% góra, dół, coś tam, trzeba go przesmarować. Przeczyścić. Pozdrawiam do następnego odcinka. Pamiętajcie, potrzebni są inżynierowie z białymi papierami, a nie dalmatyńczyki.